Witajcie w kolejnym odcinku z serii Enjoy Summer. Jak zawsze witam Was ze swojej kuchni, ze swojego domu. Dzisiaj przygotowałam dla Was coś bardzo szybkiego, bardzo smacznego, ale oczywiście, jak zawsze, bardzo zdrowego. Będą to szybkie przekąski, które myślę, że każdy z Was może na spokojnie i bardzo szybko przygotować samemu w domu. Blah. Ja sama ubolewam nad tym, że brakuje mi często czasu na wielkie gotowanie i spędzanie wielu godzin w kuchni. I często w takich sytuacjach przygotowuję sobie po prostu szybkie, ale nadal zdrowe przekąski. Gdy brakuje mi czasu, nie piekę chleba, ale kupuję coś, co może mi zastąpić praktycznie każde pieczywo. Wafle ryżowo-zbożowe będą idealną przekąską na każdą okazję. Dzięki temu, że mamy dostępne tego typu fajne, zdrowe produkty na naszym rynku, możemy uniknąć śmieciowego jedzenia. Przynajmniej ja tak robię. Najzdrowsze dania zawsze są przygotowywane w domu. Wszystko to, co jemy na mieście, nie do końca wiemy, co tak naprawdę kucharz wrzucił do dania. A tutaj mamy kontrolę nad tym, jakich składników używamy do danego dania. Zaczynamy w takim razie szybkie, zdrowe przekąski, słodkie i słone, dzisiaj na moim kanale. Przepis dla Was to tripsy kukurydziane z humusem, ale z suszonymi pomidorami. Przesypię sobie tripsy do ładnej miseczki, żeby się ładnie prezentowały i zaczynam zaraz przygotowywać przepis. Wafle marki, którą odkryłam, Sunny Family, są produkowane z wysokogatunkowych, 100% naturalnych składników. Do tego przepisu będę potrzebować jeden słoiczek cieciorki ekologicznej, dwie łyżeczki czosnku, tutaj jest czosnku, łyżka tahini, ja tu dałam 1,5 łyżki, bo ja bardzo lubię tahini, sól morską i pieprz. Dwie łyżki suszonych pomidorów, tylko pamiętajcie, żeby kupować suszone pomidory takie, które zawierają jak najmniej konserwantów albo w ogóle nie zawierają konserwantów. Ja kupuję takie, które ich nie zawierają. Oprócz tego tutaj jest oliwa z tych pomidorów i ja ją też wykorzystam w tym przepisie. Oprócz tego potrzebuję 1/4 szklanki czystej wody, sok z połówki cytryny i 1/2 łyżeczki masła klarowanego. Do humusu potrzebny jest czosnek, tak jak Wam powiedziałam, więc zacznę od po prostu pokrojenia czosnku. Nie wiem, czy Wam mówiłam o tym, może mówiłam wcześniej, że zawsze rozgniatam na początku nożem troszeczkę, tak jak widzieliście, przygniatam czosnek, żeby szybciej skórka odeszła, bo on wtedy wypuszcza sok. Muszę rozgrzać patelnię, żeby troszeczkę podsmażyć czosnek. Ja, słuchajcie, do smażenia zazwyczaj używam masła klarowanego albo oleju kokosowego. Możecie również skorzystać z oleju rzepakowego, bo wszystkie te tłuszcze dobrze reagują na wysoką temperaturę smażenia. Pamiętajcie, żeby nie używać oliwy z oliwek, bo ona jest bardzo zdrowa, ale w postaci surowej, nie smażonej. Wrzucam czosnek na patelnię i zaraz się podsmażę. Czosnek już mi się podsmaża, a ja w międzyczasie już mogę powoli sobie wrzucać do blendera to, co będzie mi potrzebne, czyli cieciorkę. Mój czosnek jest już podsmażony. Pamiętajcie, żeby go zbyt długo nie trzymać na patelni, bo przypali się i będzie bardzo gorzki. Może tak się obrócę. Teraz będzie tahini.
jak Wam mówiłam, teraz pomidory suszone. Tutaj te pomidory są w oleju rzepakowym, więc ja go wykorzystam do tego humusu. Sobie przytrzymam. Możecie to przez sitko zrobić, ale mi się już nie chce wyciągać sitka, więc po prostu, o, wleciał jeden dodatkowo. Przelewam olej z pomidorów do mojego humusu. Żeby łatwiej się wszystko blendowało, możecie dodać odrobinę wody. 1/4 szklanki wystarczy, może być mniej. Niezbędna jest cytryna do humusu, pamiętajcie. Na koniec dodam troszkę soli, ile chcę, i pieprzu. Jak widzieliście, troszeczkę ten blender mi się stopował, bo odrobinę jest za gęsty humus, znaczy już wygląda nieźle. Ja bym odrobinę jeszcze dodała wody. Humus jest już gotowy, zobaczcie. Teraz go przełożę do ładnej miseczki oczywiście i przetestuję, jak smakuje. Zobaczcie, jaki ma ładny kolor, łososiowy. Ten humus pachnie przepięknie. Ja go spróbuję już teraz, słuchajcie, bo zawsze możecie odrobinę doprawić już po przełożeniu do miseczki solą, pieprzem czy czym chcecie. Jest bardzo dobry, pyszny, ale ja bym troszeczkę dosoliła. Na koniec pokroję jeszcze resztę pomidorów i przyozdobię mój humus. No i na sam koniec dam listek bazylii. No to przyszedł czas na przetestowanie, jak zwykle, mojego humusu, ale już teraz z pysznymi tripsami kukurydzianymi. Słuchajcie, przepraszam, pogryzę. Ja kocham humusy wszystkiego rodzaju. Już robiłam dla Was tradycyjny humus, robiłam dla Was buraczany humus, a ten z pomidorami jest genialny. Jeszcze mam pomysł, żeby zrobić dla Was w przyszłości humus z pieczoną papryką. Sama go jeszcze nie testowałam, więc mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać kolejnego humusowego szaleństwa. Ale to jest rewelacja. Przepyszny. Jest słodkawy, lekko słony. No nie no, w ogóle bajka. Pierwszy przepis jest gotowy. Humus jest przepyszny. Już jest cały zjedzony. Nie doczekał się do wieczora. No ale teraz zabieram się za drugi przepis, a drugim przepisem, słuchajcie, będzie coś na słodko. Tym razem wykorzystam wafle zbożowo-różowe, takie petit, malutkie, zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają w środku. I zaserwuję je z pysznym dżemem domowej roboty. Ten przepis robicie, myślę, w 5 minut. Tylko że wieczorem musicie przygotować sobie dżem. Ja już ten dżem przygotowałam, zobaczcie, żeby Wam pokazać dzisiaj, jak on wygląda, bo on musi przeczekać, no, najlepiej przez całą noc w lodówce. Już Wam mówię, z czego jest ten dżem zrobiony. Tutaj są 2 szklanki wiśni mrożonych, 2 łyżki nasion chia i 1 łyżka syropu klonowego. Wszystko zblendowałam w blenderze, wsadziłam do słoiczka, zamknęłam słoiczek, wsadziłam do lodówki na całą noc i dzisiaj mam pyszny, zdrowy, bez dodatków, bez chemii, dżem własnej roboty. Te wafle mają super kształt łódeczki. Nasz dżem idealnie będzie się tutaj trzymał, nie będzie się rozpływał na boki. No więc przekładam dżem. Zobaczcie, że konsystencja tego dżemu jest dosyć taka, no, gęsta. Jakbyśmy zblendowali same owoce, no to byłaby woda. A to dzięki nasionom chia, które wypuszczają, ja to nazywam takiego gluta, ale wypuszczają taką żelatynę naturalną i sklejają nam idealnie, w tym wypadku, mrożone wiśnie. Ja myślę, że to jest idealna przekąska, szybka przekąska i zdrowa przekąska. Jeśli macie już przygotowany dżem, który robię też, no nie wiem, zajmuje mi to 2-3 minuty, żeby to wszystko zblendować. Jak macie już dżem przygotowany, to wyciągacie z szafeczki wafle, nakładacie i serwujecie na przykład, gdy niespodziewanie goście zawitają w Waszym domu. Słuchajcie, ja jeszcze przyozdobię moje mini kanapeczki świeżymi owocami.
ponieważ ja lubię miętę świeżą i też pięknie nam to ozdobi wafle. Moje zdrowe, pyszne, kolorowe przekąski są już gotowe, no więc znowu czas przetestować, jak smakuje. Ja wybiorę akurat truskawkę i miętę z moim pysznym wiśniowym dżemem. Zobaczymy. Pycho! Zjadam całe. I spadło mi, Boże. A tak ładnie było. Ale nie popsułam aranżacji. Dojem do końca. Spróbuję nie upuścić tym razem. Program na żywo. Różne rzeczy się dzieją. Przepis zakończony. Mam nadzieję, że przetestujecie sami w domu. Spróbujcie tego dżemu, bo jest rewelacyjny. Oczywiście taki dżem możecie wykonać z każdych owoców. Nie muszą to być mrożone wiśnie, mogą to być mrożone maliny, truskawki, cokolwiek sobie wymyślicie. No i życzę Wam smacznego. Zaraz zaczynamy kolejny przepis. Pewnego czasu nie jem już nabiału, a szczególnie tego krowiego. Czasami pozwalam sobie na kozie sery, ale powiem Wam szczerze, że bardzo tęsknię za typowym twaruszkiem, za typowym twaroszkiem, nie twaruszkiem, ze szczypiorkiem i z rzodkiewką. Od jakiegoś czasu używam orzechów, nerkowców po to, żeby zrobić ser bez sera. Ciekawostka. Orzechy norkowca namoczone przez noc w wodzie lub zalane wcześniej godzinkę, dwie wrzątkiem miękną i nadają się do blendowania. Ja w tej chwili tą wodę odleję. Żeby te norkowce nam się odrobinę łatwiej blendowały, ja dolewam tak 1/4, nawet może ciut mniej wody. No i teraz musicie być cierpliwi, bo blendowanie orzechów, nerkowców, jakikolwiek tak naprawdę, jest dosyć mozolne i trudne. Czasami trzeba łyżeczką przemieszać albo dolać jeszcze trochę wody, żeby uzyskać taką fajną, kremową konsystencję. No dobra, trzymajcie kciuki, żeby mi się to zblendowało na taką masę, jakbym chciała. Widzicie? Już blender nie chce ciągnąć, więc najlepiej troszkę poszejkować, pomachać. No i teraz myślę, że jeszcze to nie koniec blendowania, bo jeszcze są takie kawałki. Ja doleję jeszcze odrobinę wody. Troszkę tak przemieszam, żeby było łatwiej. Teraz mi się bardzo ładnie zblendowały moje nerkowce. Zobaczcie, jaka jest ładna kremowa masa. No i teraz, tak jak do normalnego twaroszku, będę potrzebować szczypiorku. Ja odcinam tą białą część, ale ją można wykorzystać, bo to jest fajna cebulka do gotowania albo na surowo. No i teraz pokroję sobie rzodkiewkę, też jak najdrobniej. Ostatnia rzecz, no nie, przedostatnia, bo jeszcze będzie sól potrzebna, sól i pieprz do smaku, to cytryna. Potrzebuję 2 łyżki soku z cytryny, a 2 łyżki równają się połówce cytryny. Do tego teraz sól i pieprz, to już do smaku. Ja w przepisie mam 0,5 łyżeczki soli. Pieprzu tyle, ile chcecie. No i słuchajcie, jeszcze raz to zblenduję, już teraz, żeby się wymieszało z cytryną i z solą i z pieprzem. Niech spadnie w dół.
Zawsze warto przetestować, zanim zaserwujecie innym, czy jest smacznie. Bo jak niesmacznie, zawsze może to wylądować w śmietniku. Super. Ja bym jeszcze troszeczkę dosoliła, ale to na sam koniec. Ale generalnie powiem Wam, że ta konsystencja i smak w ogóle nerkowców takich zblendowanych to jest coś niesamowitego. Ostatnio robiłam sernik na słodko z nerkowców i wszyscy byli zachwyceni. Z malinami. Przepyszny był. A tym razem robimy twarożek, czyli na słono. No to teraz dodaję rzodkiewki i szczypiorku. Tak jak Wam powiedziałam, mi brakuje tutaj soli jeszcze, bo nerkowce, pamiętajcie, że mają lekko słodkawy smak, także no, trzeba to przełamać z solą. Ja jeszcze odrobinę pieprzu dodam. Wydaje mi się, że jeszcze odrobinę soku z cytryny. Ale dosłownie ciupeńkę na sam koniec. No i słuchajcie, teraz Wam pokażę coś bardzo zabawnego. Ja uważam, że te wafle są rewelacyjne, bo zobaczcie, jakie one mają kształt i jakie są wielkie. No po prostu rewelacja. Ja takich jeszcze nie widziałam. No i co? Taka jedna kanapka, mało kalorii, bardzo zdrowa. Myślę, że idealna przekąska. No to nakładamy. No jak zawsze muszę to przetestować. No i teraz przyjdzie czas. Mam nadzieję, że ja to ugryzę jakoś ładnie. Wybaczcie mi, jeśli się pobrudzę. No dobra, jedziemy. Kawałek wafelka, który jest super. No i teraz ser. Ser jest przepyszny. Ser bez sera. Przepyszny. Wiecie co? Szczerze? Wydaje mi się, że to lepiej smakuje niż taki normalny biały ser. Musicie to koniecznie, ale koniecznie przetestować. Pycha. No i przyszedł czas na wegańskie wafle orkiszowe z dipem sernikowym bez sera. Jak już widzieliście w poprzednim przepisie, zamiast sera wykorzystuję w swojej kuchni nerkowce, które wcześniej namaczam w wodzie. Co będę potrzebować do tego przepisu? Oprócz nerkowców, które są naszą bazą na ser, będę potrzebować gorzką czekoladę, którą będę musiała pokruszyć na drobne kawałeczki. Będę potrzebować sok z połówki cytryny, ekstrakt z wanilii, jedną łyżeczkę oleju kokosowego i jedną łyżkę oleju kokosowego i dwie łyżki syropu klonowego. Do tego tylko dodam odrobinę soli i mamy pyszny dip sernikowy, jakiego jeszcze na pewno nie próbowaliście. Tak jak w poprzednim przepisie, który był na słono, teraz i na słodko, odlewam wodę z moich namoczonych nerkowców. Zaczniemy od zblendowania nerkowców, tak jak poprzednio. Dolewam trochę do nich wody, żeby znowu łatwiej nam się blendowały. Już zblendowałam sobie moje nerkowce. Do tego teraz doleję syrop klonowy. Odrobinę oleju kokosowego. Odrobinę do smaku ekstraktu z wanilii. No i znowu sok z cytryny, tylko usunę wszystkie pestki, bo ciągle mi wypadają. Odrobinę soli dodaję morskiej, jak zawsze. Zanim przełożę, to chyba spróbuję jednak, bo się nie mogę doczekać tego smaku. W razie czego można dorzucić trochę czegoś słodkiego do środka, syropu na przykład. O Jezu, jakie to jest pycho. Jezu, ile ja dzisiaj zjem pyszności przy tym gotowaniu. Zobaczcie, że ta konsystencja jest inna niż poprzednia. Jest troszkę luźniejsza ta masa cała, bo dodałam tutaj olej kokosowy i syrop klonowy, więc jest to bardziej wodniste. Muszę rozkruszyć gorzką czekoladę, więc wrzucę ją do blendera. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, że połamie ją tak na drobne cząsteczki mój blender.
to się udało. Niektóre większe kawałki wyjęłam, bo też nie chciałam, żeby mi się to zblendowało za bardzo. No i teraz dodaję, a zresztą większe kawałki też mogą w sumie być. Dodaję tą pokuszoną czekoladę. Pamiętajcie, żeby kupować czekoladę minimum 85%. Teraz sobie to wymieszam. Wyciągam kolejne moje ukochane wafle. Tym razem nie będę ich smarować, ale je połamię. Teraz mamy sezon na, przepraszam, mam mokre ręce, bo myłam malinki. Ponieważ mamy sezon na świeże owoce, no to ja zdecydowałam się dodać odrobinę malin. Najlepiej ten dip sernikowy wstawić na godzinkę do lodówki, ale ja nie będę Was przetrzymywać, nie będziecie przecież czekać godzinę, więc zrobię tak zwane testowanie mojej potrawy w tej chwili. Wcinam. Nie wiem, co już mam Wam powiedzieć, bo ciągle mówię, że pyszne, ale ja kocham, słuchajcie, słodycze i ciężko mi było zrezygnować z moich ulubionych słodyczy. Wiem, że nie są zdrowe, wiem, że powinnam ich unikać, ale dzięki takim przepisom mogę raz na jakiś czas do swojej diety regularnej wprowadzić coś takiego jak ten dip, czy jakieś zdrowe owsiane ciasteczka. One zastępują tak naprawdę mi wszystkie słodycze, są przepyszne i są zdrowe. No oczywiście nie wcinamy od razu całej miski, bo tutaj trochę tłuszczu jest. Także rozsądnie, ale raz na jakiś czas można sobie pozwolić i na pewno są to zdrowsze słodycze niż takie kupowane w supermarketach. Zjadam jeszcze jeden kawałek. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że skorzystacie z nowych przepisów, które dzisiaj Wam zaproponowałam. Te dipy są naprawdę wyśmienite. Każdy jeden, na słono, na słodko, jakikolwiek byście nie zrobili. Są proste w przygotowaniu, są naprawdę, naprawdę smaczne. Te wafle, które Wam dzisiaj zaprezentowałam, są bardzo leciutkie, są dietetyczne, ale przede wszystkim, co dla mnie jest najważniejsze, nie zawierają żadnych konserwantów. I idealnie się nadają na właśnie takie szybkie, fajne przekąski. Ja wieczorami czasami mam ochotę coś pochrupać. No i czasami myślę o tym, żeby sobie kupić chipsy. Oczywiście tego nie robię, bo potem będę miała wyrzuty sumienia, ale coś takiego można chrupać praktycznie bezkarnie. Na tym dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że moje przepisy Wam się spodobają i będziecie z nich korzystać. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie kciuka w górę. No i do zobaczenia następnym razem. Buziaki, pa!